Zdrowia, szczególnie dla tych biednych Kurdów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No Kurdowie mają, no mają ciężką sytuację, tak? W sumie to są porozbierani, całe te plemię kurdyjskie, narodowość kurdyjska jest podzielona pomiędzy Turków, Syrię, tam Kurdystan, jakieś inne jeszcze, Irak, Iran, oni tam w tym rejonie żyją. Geograficznie są jakoś tam połączeni, no ale państwowo są porozdzielani, także taka sytuacja to nie jest najlepsza, to tak jak Polacy w czasie zaborów byli porozdzielani i na niemiecką stronę, i na rosyjską, i na pruską w zasadzie, austriacką i ruską, tak? No i wszyscy ci ludzie, którzy żyli pod różnymi zaborami, jakoś inaczej, inaczej żyli pod względem wolności, wychowania, kultury i tak dalej, i tak dalej. Także pomimo wszystko, że Polacy byli Polakami, rozmawiali w polskim języku, no to jednak okres tych zaborów zmienił ich wszystkich. No i to jest ten problem z tymi Kurdami. W sumie, żeby zjednoczyć ich jako grupę językową czy grupę kulturową, no to trzeba by było znowu porozdzielać te wszystkie kraje, w których oni aktualnie mieszkają. No tak, tak jak się stało z Polską, tak? Polskę też połączono, walki tam były nieustanne i z Ukrainą, i no z reguły tylko z Ukrainą w sumie. Tam Niemcom obcięli całe te Imperium Otomańskie w tym czasie padło, tak samo jak ten Habsburskie, całe ten cesarstwo upadło, także to były wielkie zmiany i powstała Polska po 123 latach. No i teraz Kurdowie, problem jest taki, że Kurdowie, najgorsze jest to, że wśród Kurdów najbardziej taką czynną grupą, no to jest grupa komunistyczna. Jest grupa komunistyczna najbardziej walcząca. No oni walczą, zawsze walczyli, tak jak w Afganistanie zawsze walczyli. No i Amerykanie pomagali tym Kurdom, ale to wtedy, kiedy budowali kalifat, kiedy wszyscy ci wściekli Mahometanie, muzułmanie, islamiści budowali ten ISIS miał obsesję z tym, żeby zbudować kalifat. No i oni się rozprzestrzeniali w tym czasie. No, Kurdowie myśleli, że w zasadzie no, byli przeciwko temu kalifatowi, no to pomagali Amerykanom, byli ich aliantami, ale prawda jest taka, że jednak Szyici, Sunnis, no to oni walczą już powiedzmy od którego tam, od VI wieku, kiedy ten wujek Mahometa poszedł w jedną stronę, a tam jakiś inny człowiek poszedł w drugą stronę, no i od tego czasu są ci szyici i sunnici, no i się ciągle leją, ten Irak i Iran, te Arabia Saudyjskie, no to są te dwa odłamy, te muzułmańskie, ten szalony w sumie Al-Kaida i te wszystkie główne terrorystyczne grupy, Bin Laden w Afganistanie, to miał te pieniądze wszystkie od Ameryki, no ale to zwalczał komunistów. No to wszystko jest skomplikowane, tak? To jest ogólnie te ostatnie 30 lat jest skomplikowane, ostatnie 70 lat jest skomplikowane i ostatnie 700 lat jest skomplikowane. No licząc 700 lat, no to można powiedzieć, że jednak Portugalia i Hiszpania też była opanowana. Też ich dopiero wygonili w XVI-XVII wieku, ale tak przez 300-400 lat, no to te wszystkie te budynki, te arabeski i tak dalej, no to było przez to, że Mahometanie tam najechali. No i teraz jest ta kwestia, czy Trump wykolegował tych Kurdów, czy nie. No, śmieszne jest, czy groteskowe jest to, że powiedzmy demokraci, socjaliści, którzy zawsze walczyli z tym, że Ameryka nie powinna być
policjantem świata. No i Trump, jak dochodził do władzy, no to właśnie powiedział, że w sumie nie chce, żeby Ameryka była policjantem świata. Tam wyśle tu i tam wojska amerykańskie, żeby to uspokoić, no ale w zasadzie nigdy Ameryka, jak Ameryka przyjechała, powiedzmy, do Japonii po II wojnie światowej, no to okupowała Japonię, no ale w zasadzie to kazała. Powiedziała Japończykom: produkujcie porcelanę, produkujcie aparaty fotograficzne, produkujcie różne rzeczy, Ameryka będzie kupowała od was te rzeczy, będziecie mieli forsę, żeby rozwinąć swoją gospodarkę. Tak samo w Niemczech Zachodnich. Ameryka powiedziała: słuchajcie, tutaj macie jedzenie, tu macie pomoc i tak dalej, odbudujcie się, produkujcie te swoje rzeczy. No i Niemcy też produkowali jakąś mechanikę precyzyjną, te aparaty, jakieś wyroby skórzane, ciuchy i tak dalej. Tam strasznie dużo produkowali na eksport do Ameryki. Ameryka kupowała te przedmioty tylko po to, żeby wspomóc ten RFN, tą Republikę Federalną Niemiec. Ruscy dla odmiany, tak jak weszli czy do Rumunii, czy do Bułgarii, czy do Polski, no to wyciskali ile tylko mogli. Mięso wywozili, węgiel wywozili, po prostu wykorzystywali te podbite kraje dla własnych swoich korzyści. No wiadomo, że Ameryka też była, powiedzmy, w Austrii, no ale to w Austrii to pilnowała, żeby Ruscy nie weszli do Austrii, tak? No jest to skomplikowane. No i ci biedni Kurdowie, no teraz jest 120 godzin zawieszenia broni. No Turcy mówią, że to jest pauza, że to nie jest zawieszenie broni, że oni nie będą się wycofywali. No ale to teraz jest powiedziane tak, że Kurdowie w zasadzie mogą się wycofać. No o co to chodzi? Tam jak jest ta granica turecko-syryjska, no to ci Kurdowie, którzy są w tym rejonie, no to w zasadzie Turcy chcą mieć 20 mil, czyli powiedzmy tam 30 parę kilometrów w głąb, mieć po prostu kontrolę nad tym. No i także zostało zawieszone jakoś na jakiś czas, także że Kurdyjczycy mogą się wycofać. Ruscy wiadomo, też tam uspokoili. No oni Asada w zasadzie popierali tą Syrię, popierali tego niby Amerykanie, czy tam komuniści Obama i Clintonowa, no to nazywali go, że to jest opresja, jakiś taki reżim i tak dalej, no ale w zasadzie jak Amerykanie zdecydowali się w 2014 roku zacząć likwidować ten ISIS, no to Kurdowie pomagali, no i cały ten kalifat się skończył. No, na dzień dzisiejszy to jest straszny bałagan. Dużo ludzi mówi w Polsce tak samo, że ten totalny bałagan w tej Syrii, no to czy ktoś potrzebuje mieć przyjaciela, jeżeli ma Amerykanów, tak? No to takich przyjaciół mówią, że nie potrzeba. No ale Trump obiecywał wycofanie. W sumie pomogli, ile mogli. Jakby Ameryka nie zainterweniowała, jakby Ruscy nie zainterweniowali, no to ten kalifat przypuszczalnie by trwał do teraz. W przemówieniu właśnie wczoraj Trump powiedział, że Ameryka już musi przestać ciągle rozdzielać te zwaśnione grupy od kilkuset lat, no i że oni w zasadzie to są jak gówniarze w szkole podstawowej. Niech sobie dadzą po mordzie parę razy i niech zaczną się zastanawiać, co robić. No, niektórzy mówią, że to jest trywialne, że to jest dziecinne, no ale jednak Erdogan, ten prezydent turecki, spotkał się z wiceprezydentem Mike'em Pence'em, no uzgodnili, że Kurdowie mogą się wycofywać, także, że przypuszczalnie jakieś tam dogadanie nastąpi. Na pewno
nie będzie jednego kraju, nie będzie Kurdystanu takiego, który by zjednoczył wszystkich. Na pewno nie będzie tego, że te ludzie, że Kurdowie z tych różnych miejsc jakoś się złączą. No i na pewno ci komuniści jednak, jeżeli oni prowadzą tą walkę, no w sumie są oznaczeni jako grupa terrorystyczna, no włącznie właśnie przez Turków, no to tam dużo się nie zmieni. Kongres socjalistycznych demokratów, oni właśnie szału dostali. Teraz chcą też coraz mocniejsze sankcje przeciwko Turcji. No Turcja mówi, że to jest w ich interesie właśnie, żeby ich pilnować. No Turcy są w sumie ponad 70 lat w akcie północnoatlantyckim, tak? Także oni korzystali dużo z pomocy amerykańskiej, tam te swoje bazy mieli, tam oni nawet chyba mają broń nuklearną i tego rodzaju. Także że to jest poważna sprawa. Turcja dużo się przyczyniła do tego, żeby zlikwidować ten kalifat, żeby zlikwidować ten ISIS. Oni w tym czasie, kiedy NATO walczyło z tym kalifatem, no to oni tam sami wysłali z 240-250 najróżniejszych tych operacji wojskowych, nalotowych. Porównywanie powiedzmy tego wycofania Amerykanów z tej Syrii do Wietnamu, no to nie jest chyba trafione, bo jednak Wietnam to był północny komunistyczny i Saigon ten normalny przedwojenny. Duża była tam korupcja, no i to były setki tysięcy żołnierzy. No i komuniści osiągnęli swoje, tych Amerykanów, którzy tam zginęli w obronie świata przed komunizmem. No nie udało się, była to jedna wielka tragedia. Czy Kurdowie zaczną się dogadywać? No, przypuszczalnie chyba nie, czy tak samo jak ci mujahedini w Afganistanie nieustannie tam walczą, no to i ci Kurdowie będą walczyć, jak taki góralski po prostu naród i no, na pewno ma swoją wizję, mają swoje tam racje, no ale ciężko Ameryka stara się, Trump stara się, żeby jednak nie pilnować wszystkich i wszędzie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, dziękuję. Również serdecznie zapraszam, to jest guziczek, dzwoneczek do naciśnięcia subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, wysyłaj gdzie się da i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.